Kąpiel noworodka to pewnego rodzaju rytuał dla rodziców. Planując sobie kąpiel, należy pamiętać o kilku ważnych zasadach. Po pierwsze, odpowiednia temperatura w pomieszczeniu. Temperatura powinna być w granicach 22-24 stopnie. Warto też pamiętać o tym, aby nie pozostawić otwartych okien lub drzwi balkonowych. Kolejna rzecz to przygotowanie kąpieli. Kąpiel należy przygotować w łazience lub w pokoju, tam gdzie będzie nam wygodniej. Wszystkie rzeczy należy przygotować wcześniej, aby kąpiel przeprowadzić szybko i sprawnie. Ważne jest również, aby kąpiel przeprowadzać przed karmieniem noworodka. Karmienie bezpośrednio po kąpaniu może spowodować ulanie się pokarmu. Aby kąpiel dziecka przebiegła szybko i sprawnie, należy przygotować wcześniej wszystkie niezbędne rzeczy. Po pierwsze, przydatny będzie ręcznik kąpielowy. Ręcznik kąpielowy ma kapturek, który zakładamy bezpośrednio po wyjęciu dziecka z wanienki. Na taki ręcznik kąpielowy możemy położyć pieluszkę flanelową. Pieluszka flanelowa po pierwsze jest miła, delikatna, nie będzie powodowała podrażnień dziecka, a po drugie wchłonie nadmiar wilgoci. Kolejna rzecz to ubranka. Ubranka przygotowujemy wcześniej, aby szybko przebrać maleństwo. Wszystkie używane kosmetyki do pielęgnacji noworodka powinny posiadać atest Państwowego Zakładu Higieny oraz pozytywną opinię Instytutu Matki i Dziecka lub też Centrum Zdrowia Dziecka. Pomocne nam będą również pieluszki jednorazowe oraz nawilżone chusteczki. Ja polecam chusteczki nawilżone bez dodatku substancji perfumowanych. Wszystkie substancje perfumowane dodane do chusteczek bądź też do płynów do kąpieli mogą powodować alergię. Ważnym elementem kąpieli noworodka jest wanienka. Wanienka powinna być czysta, umyta w płynie do mycia. Kolejna rzecz – woda. Woda powinna mieć temperaturę około 37 stopni. Ilość wody najlepiej sprawdzić, zanurzając pieluszkę tetrową. Położenie pieluszki do wanienki sprawi, iż dziecko będzie leżało nie bezpośrednio na wanience, tylko na pieluszce. Poziom wody powinien być na tyle wysoki, aby pokrywał swobodnie pieluszkę. Temperatura wody do kąpieli noworodka powinna być w granicach 37 stopni. Można to sprawdzić, używając termometru do wody lub też starą, sprawdzoną metodą na tak zwany łokieć. Swój łokieć zanurzamy i sprawdzamy temperaturę wody. Pierwsza kąpiel dziecka powinna trwać około 2-3 minuty, aby znacznie nie ochłodzić jego ciała. Rozwijamy pieluszkę, zdejmujemy pieluszkę jednorazową, wyjmujemy spod pośladków i w odpowiedni sposób układamy noworodka na ręce. Główka dziecka powinna leżeć w naszym zgięciu łokciowym, a ręka przytrzymywać nóżkę w okolicy stawu biodrowego. Drugą rękę wkładamy pod pośladki. Wkładając dziecko do wanienki, należy pamiętać, aby nasz łokieć opierał się o dno wanienki. Powoli zanurzamy pośladki dziecka, a następnie nóżki. Delikatnymi, okrężnymi ruchami myjemy ciało noworodka, zaczynając od okolicy szyi przez klatkę piersiową. Kolejno jedna rączka, druga rączka. Musimy pamiętać o umyciu pleców. W tym celu chwytamy dziecko jedną dłonią przez klatkę piersiową i delikatnie przekręcamy na brzuszek. Tym sposobem główka noworodka nie jest zamoczona w wodzie, może on swobodnie oddychać. Myjemy plecy i pupę dziecka. Powracamy do poprzedniego ułożenia i jedna ręka pod pośladki, wykładamy maleństwo na ręcznik. Ponieważ tak małe dziecko bardzo szybko traci ciepło przez główkę, zakładamy ręcznik na główkę i owijamy w ręcznik i pieluszkę flanelową. Wycieranie małego dziecka powinno odbywać się poprzez przyciskanie ręcznika i pieluszki do ciała. Nie pocieramy po całym ciele.